Przede wszystkim tego dnia prowadzona jest akcja pasy. Policjanci będą zwracać uwagę na to, czy kierowcy oraz pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy, czy dzieci przewożone są w fotelikach i urządzeniach ochronnych, ale tak jak zwykle zwrócą uwagę również na prędkość, z którą poruszają się kierowcy, na trzeźwość. Niemniej jednak nie będą tylko karać mandatowo, będą dużo uwagi poświęcą na profilaktykę, na tłumaczenie zarówno kierowcom, jak i pasażerom, że to od nich zależy bezpieczeństwo na drogach. Kierowca, który ma niezapięte pasy, może otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Natomiast w przypadku, kiedy jego pasażerowie nie będą mieli zapiętych pasów, kierowca może dostać 100 zł mandatu i 4 punkty karne, pod warunkiem, że zwrócił uwagę pasażerom, żeby te pasy zapięli. Jeżeli pasażerowie będą mieli niezapięte pasy, a kierowca ich o tym uprzedzał, każdy z nich może otrzymać 100 zł mandatu karnego.